Cześć, dzień dobry. Remco Evenepoel i Grace Brown wygrywają złote medale olimpijskie, tytuły mistrza i mistrzyni olimpijskiej podczas igrzysk w Paryżu. Ja nazywam się Marek Tyniec i regularnie komentuję dla Was najważniejsze wydarzenia w wyczynowym kolarstwie. To będzie szybka piłka, bo no cóż, czasówka była krótka. To jest jeden wysiłek, 32 km zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Czasówka tak naprawdę sprowadza się do wyników, chociaż ze względu na warunki atmosferyczne działo się sporo, było niestety sporo dramatów. Zacznę od tego, że szkoda tej pogody, bo po pierwsze utrudniła rywalizację, po drugie ze względu na to, że trasa prowadziła ulicami miasta, nie była faktycznie jakoś bardzo trudna technicznie, natomiast było kilka zakrętów, gdzie zawodnicy, zawodniczki zmieniali nawierzchnię z asfaltu na kostkę, na bruk. To nie był oczywiście bruk w stylu flandryjskim, to był taki bruk miejski, natomiast taka kostka jest oczywiście bardziej śliska. Było trochę malowanek na jezdni, pasy, zebry, linie wyznaczające pasy ruchu. To wszystko w deszczu utrudniło, oprócz tego miejscami nie do końca równa nawierzchnia. Przy dość solidnych opadach deszczu, no, utrudniająca widoczność, utrudniająca też to, po czym jadą zawodnicy, zawodniczki, no nie było widać, co tam jest pod spodem. W związku z tym to wszystko komplikowało sytuację, utrudniało. No i było pytanie, kto będzie ryzykował bardziej, kto będzie ryzykował mniej, mając w pamięci kolejne konkurencje, bo w zasadzie wszyscy, którzy startowali w czasówce, biorą udział w innych. Takie są przepisy Igrzysk Olimpijskich, że do czasówki można zgłosić tylko i wyłącznie kogoś, kto startuje w innych konkurencjach, czyli albo w wyścigu ze startu wspólnego, albo na torze. Chyba w MTB też, ale tutaj nie mieliśmy takich przypadków. W każdym razie chodzi o to, aby generalnie liczba olimpijczyków nie była zbyt duża, żeby i tak rozdęte do granic możliwości wydarzenie no, nie było jeszcze większe. Chodzi o kwestie logistyczne, ceremonie otwarcia, zakwaterowanie, wyżywienie i tak dalej. W związku z tym mieliśmy po 34-35 osób, nie więcej, tylu samo zawodników, zawodniczek jest w MTB. Zresztą w związku z tym ci ludzie, którzy tutaj ścigali się w czasówce, muszą pamiętać, że oni tutaj jeszcze przyjechali po coś, nie tylko po czasówkę. Oczywiście dla niektórych był to główny cel. I no właśnie, Igrzyska Olimpijskie są tym celem. Więc z jednej strony ryzyko, z drugiej strony ważenie tego ryzyka. No i tak jak wspomniałem, były upadki, były defekty spowodowane pogodą, było sporo przebitych opon. Prawdopodobnie również z powodu warunków, no bo jednak w mokrą gumę wszystkie ostre elementy, nawet drobne jakieś mikrokamyczki, mikroszkiełka, które nawet mimo tego, że ulice mogły być wyczyszczone, mogą wejść w oponę, w mokrą oponę wchodzą łatwiej. Było sporo upadków. Luke Plapp skończył na ostrym dyżurze z prawdopodobnie z jakimś zabiegiem na abdominal, jest napisane na Cycling News, więc prawdopodobnie coś związane, jakieś obrażenia wewnętrzne. Chloe Dygert zaliczyła bardzo poważny upadek, a trzeba pamiętać, że ona kilka lat temu miała podczas Mistrzostw Świata tę straszną kraksę, gdzie rozcięła bardzo poważnie nogę, uderzając w barierkę. Defekt miała Marta Lach. Defekt miał wreszcie jeden z głównych faworytów, Joshua Tarling. Więc było sporo właśnie takich niespodziewanych, dramatycznych momentów. Wśród kobiet, stawka kobiet realnie słabiej obsadzona niż stawka mężczyzn. O tym mówiłem, pisałem podczas zapowiedzi. No i Grace Brown zdominowała rywalizację, półtorej minuty przewagi nad Anną Henderson, trzecia mimo upadku. Chloe Dygert, Holenderka Demi Vollering, piąta. Niby dopiero, ale ona jednak jest lepsza w górach niż na czas. Lotte Kopecky, jedna z faworytek, szósta, ale ona również miała moment, miała upadek, niegroźny na szczęście, no i strata prawie dwóch minut do Grace Brown. Prawdopodobnie po tym upadku no ona troszkę zbastowała, mając w kontekście
rywalizację i na szosie, i przede wszystkim na torze, gdzie również będzie walczyć o medal. Trochę taka smutna, niesmutna sytuacja, no bo Grace Brown kończy swoją karierę tym medalem, ona po tym sezonie już dalej ścigać się nie będzie, więc mistrzyni olimpijska no nie będzie obwozić złotych atrybutów roweru, kasku, czy co tam drużyny przygotowują, no bo właśnie mistrzowie, mistrzyni olimpijscy nie mają koszulek, tak jak mistrzowie, mistrzynie świata. Muszę tutaj, wspomniałem o defekcie Marty Lach, natomiast generalnie muszę powiedzieć, że Polki pojechały bardzo fajnie. Agnieszka Skalniak-Sójka na miejscu 12. Ze stratą 2,46, tylko 3 sekundy do Ellen van Dijk przed Emma Norsgaard, przed Antonią Niedermayer. To jest bardzo, bardzo dobry wynik. Marta Lach 18, 3,25 straty mimo defektu. To są bardzo solidne wyniki, trzeba powiedzieć. Oczywiście one umkną w szerszym dyskursie, no bo tak, na igrzyskach liczą się medaliści, liczą się tak zwane miejsca punktowane dla dyscyplin, dla stypendiów, dla tego, czy dana dyscyplina dostaje finansowanie, czy nie, ale to są naprawdę bardzo solidne wyniki. Więc dzięki, zrobiłyście naprawdę dobrą robotę, gratulacje i trzymamy kciuki podczas wyścigów ze startu wspólnego z tak zwanych polskich akcentów. Warto też wspomnieć 16. miejsce Eugenii Bujak, która od kilku lat reprezentuje Słowenię. Warto wspomnieć, że to, o ile się nie mylę, ze względów osobistych, ale Eugenia Bujak przez wiele lat była też no, solidnym elementem reprezentacji Polski. Natomiast wyścig mężczyzn rozgrywany chyba w jeszcze gorszych warunkach niż wyścig kobiet, padał tam chyba jeszcze trochę bardziej. Wspomniałem o defekcie Tarlinga, o upadku Plapa. No szkoda Tarlinga, to go niewątpliwie wytrąciło z rytmu. On stracił 27 sekund do Evenpoola, co pokazuje, że i 5 i 7, 12 tylko do Ganny, do srebrnego medalu, to pokazuje, że Tarling naprawdę był w super dyspozycji i miał bardzo duże szanse na tytuł mistrza olimpijskiego, więc on może być szczególnie rozczarowany. Rozczarowany jest Filippo Ganna, on powiedział wprost na konferencji prasowej, że on tutaj przyjechał po złoty medal, ale Remco był niedościgniony. Wout van Aert z brązowym medalem, myślę, że jest zadowolony. Wout van Aert zaryzykował, założył dwa pełne koła, dwa dyski, to się bardzo rzadko zdarza, one są podatne na wiatr, jeszcze w tych mokrych warunkach to mogło być szczególnie wymagające. Podobno van Aert twierdzi, że testowali i dwa dyski oszczędziły mu 17 watów. Zobaczymy, czy van Aert w ten sposób dokonał renesansu takiego rozwiązania. Mnie się ono kojarzy z latami 80., które gdzieś tam pamiętam jako dziecko, kiedy oglądałem kolarstwo, oglądałem głównie wyścig pokoju. Mam jeszcze jakieś przebłyski z igrzysk w Seulu, ewentualnie wczesnymi 90. To jest podatne na wiatr, więc dlatego też no, kolarze stosują śmigło z przodu, a nie dysk. To jest podatne na wiatr, ale no, van Aert pokazał, że się da i zdobył medal. Zresztą van Aert to jeden już z takich niewielkich memów tych igrzysk. Van Aert, który posilał się, czekając na pytania dziennikarzy podczas konferencji prasowej, po prostu jadł makaron. Halo, pasta. I van Aert no, dał z siebie ewidentnie wszystko. Widać było na mecie, że był super zmotywowany i pojechał absolutnie wszystko, co miał. Van Aert stracił do Ganny 10 sekund, Ganna do Remco 15 i tutaj trzeba wspomnieć również, że Ganna także miał niebezpieczny moment na prostej, żeby nie było wątpliwości, na prostej, kiedy się rozpędzał, najechał na linię, która była wzdłuż jezdni i tam jego rower się uśliznął, no i ratował się przed wpadnięciem w barierki. Jak on to wyratował, kiedy to oglądałem, to mnie już bolało, zanim Ganna nie uderzył, bo ostatecznie nie uderzył w barierki albo lekko się o nie oparł. I mnie już bolało wszystko, kiedy on się ślizgał w tamtą stronę, ale uratował. Czy to go nieco spowolniło
Pewnie tak, chociaż na kilka chwil, ale tych 15 sekund do Remco raczej by nie odrobił. No i Remco Evenepoel, kolarski geniusz, to trzeba powiedzieć. Gunna i Tarling byli stawiani wyżej w przedwyścigowych rozważaniach ze względu na charakter trasy, która była całkowicie płaska i raczej nietechniczna, więc myślę, że te trudne warunki Remco troszkę pomogły. Co więcej, Remco wspominał, że jest zmęczony po Tour de France, podobno w poniedziałek spał cały dzień. Widać, odespał, więc śpijcie, regenerujcie się, jak tylko macie na to czas i możliwość. Remco bowiem zregenerował się po Tour de France, no i wygrał wyraźnie. Remco zdobył w jeździe na czas wszystko, co mógł zdobyć. To jest rocznik 2000, ma 24,5 roku, ponieważ jest ze stycznia. Z 25 stycznia i wygrał Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, Mistrzostwo Belgii, które też wcale nie jest łatwo zdobyć. I czasówki podczas wszystkich trzech wielkich turów. Została mu jazda godzinna, tutaj w jeździe godzinnej będzie mu trudno. Tak czy inaczej, w wyścigach szosowych Remco Evenepoel wygrał w wieku 24 lat absolutnie wszystko, co było. Do wygrania. Czapki z głów jest wielkim talentem. Jazda na czas kojarzy się z dużymi, silnymi zawodnikami. Remco jest stosunkowo drobny, ma nieco ponad 1,70 m. Dane podają 171 cm. W związku z tym tutaj kluczem do sukcesu jest nie tylko jego moc, którą potrafi generować bardzo wysoką, ale też moc do CDA, czyli moc, w skrócie moc do aerodynamiki. Pytanie i tutaj jest ta przestrzeń, którą komentator niezależny ma nieco większą niż komentatorzy w telewizji, ponieważ nie mam problemu z wymienianiem marek. Pytanie, jak wyglądałyby wyniki i jak wyglądałaby kariera Remco Evenepoela, gdyby nie firma Specialized, z którą jest związany od samego początku, ponieważ jeździ w Sudal Quickstep, drużynie Lefebvre'a, która od lat jest związana ze Specializedem. Tak naprawdę kaski Specialized'a były projektowane z myślą o Remco Evenepoelu, także ta wersja z kominiarką, która już jest nielegalna. Remco jechał na swoim standardowym setupie roweru, na którym się ściga cały czas do jazdy na czas, ale wiemy dobrze, że Specialized ma bardzo duże zasoby związane z projektowaniem, z aerodynamiką. I to też jest pytanie do Remco Evenepoela, ponieważ pojawiają się ciągle pytania związane z jego przyszłością, z jego karierą. Czy fakt, że on w tym Quickstepie, w Sudal Quickstep nie został, nie zechciał, aby jego kontrakt został wykupiony na przykład przez Ineos, chociaż Ineos aerodynamicznie oczywiście stoi bardzo dobrze, ale czy to nie jest wszystko związane z tym, że on tutaj ma wsparcie firmy Specialized. Także moi drodzy, to by było z mojej strony na tyle. Czapki z głów przed Remco Evenepoelem, przegranych, rozczarowanych po takich wyścigach, po wyścigach mistrzowskich zawsze jest więcej niż tych zadowolonych, ale trzeba jeszcze raz wspomnieć całkiem dobrą postawę polskich zawodniczek. Michał Kwiatkowski nieco gorzej, 23 miejsce, ale myślę, że realnie rzecz ujmując, on myśli o wyścigu ze startu wspólnego, gdzie mimo tego, że jest jedyny reprezentantem Polski, będzie próbował coś tam podziałać, ale to dopiero za kilka dni, a dziś w niedzielę początek emocji związanych z MTB, ale tu zapowiedź będzie w formie pisemnej. Dzięki wielkie, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!